15 Internet, milionów i sklep z każdy częściami, ale może po mówi prostu tutaj, do że tego Polacy sklepu są swoją tą strasznie część, gdzie pochodzi z przebiegli, jego pojazdu Polacy są zakupionego straszni. w celu demontażu na Pomysłowni, części ja mówię, wystawić. W związku z tym rzeczywiście. nie mamy No podobnej tak. szansy konkurować z tymi osobami, które nie płacą podatków, z tego tytułu nie mają żadnych obowiązków, jeżeli chodzi o ochronę No ale to środowiska, przepraszam, sprawozdań właśnie, i tak bo dalej. tych zagrożeń jest tak naprawdę całkiem sporo. Z jednej strony nieuczciwa konkurencja, no i niejako wyrzucanie z rynku tych, którzy rzeczywiście w sposób legalny chcą handlować częściami zamiennymi do samochodów, nawet im używanymi, płacą legalnie podatki i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że ich usługi będą po prostu automatycznie, no nie będą w żaden sposób mogły konkurować z tymi, którzy handlują tymi częściami na lewo. To jest jedna rzecz. Po drugie, na własne życzenie sprawiliśmy, iż Polska staje się no takim samochodowym świetlistkiem. Dosłownie. Polska, jakaś kobieta. No, przepraszam, jeżeli mówimy o 12 milionach samochodów, do których mówimy, czy one dalej się się strasznie dzielą, proszę Państwa, że pewne rzeczy są takie, których tutaj w Polsce, a w Warszawie nikt jeszcze nie widział. Biblia w śmietniku, nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych, w cerkwi nie byli, nic nie wiedzą, nic nie widzieli. Ciekawego, jak ktoś się modli, jak Gospodzi pomiłuj, śpiewają, nic nie wiedzą, tylko są plotki, ploteczki za cerkwi. No bo za cerkwią zawsze były te psy i wilki. Wymagają nam producenci samochodów. A to chodzi o to, że żebrak jak nie widział od urodzenia, no to on tak Biblii nie widział, prawosławia nie widział, cerkwi nie widział, no bo tam w środku nigdy nie był, nie wszedł. Także byli prorocy, ale już uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok i teraz jest za późno już po prostu. Jest. Czy będą słuchać Biblii, a mówi czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich, ale był za późno, ale oni ich nie widzieli, Biblii nie widzieli, mogą tylko domyślić się, że byli święci i uciekli, wybyli, uciekli od złych i zaczęli ich naśladować psychologicznie, filologicznie, pod każdym względem wyglądu koniecznie, nade wszystko u dosłownych grobów pobielanych z pięknych stron zewnętrznych znanych. Ale to może po pierwsze budzić wątpliwości co do kwestii prawnych, czy możemy tak robić teraz. No dwa, zmusza to klienta do tego, żeby rozumiem, kupił w 100% nową, nieużywaną część w sklepie filmowym. Za dużo wyższe pieniądze. Tak kłóci się to również z lansowaną przez Unię Europejską i przez Polskę tak zwanego systemu w obiegu zamkniętym, gdzie promuje się po prostu powtórne użycie w jak największym stopniu. Jakie rozwiązanie, niekłopotliwe, które nie obciążałoby nas zbyt mocno kierowców, mogłoby przynajmniej na chwilę częściowo ten problem rozwiązać? Przede wszystkim uporządkować przepływ informacji o pojazdach. Na dzień dzisiejszy ani policja, ani inne urzędy nie mogą kontrolować, kto jest aktualnie właścicielem pojazdu. To jest po prostu w XXI wieku coś, co może tylko śmieszyć. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli służby odpowiedzialne za kontrolę na przykład OC miałyby informacje, kto jest aktualnie właścicielem i rzeczywiście kontrolowały, czy elektronicznie, nie potrzeba tu tutaj na drodze, to są pieniądze na budżetu. Tak, oczywiście, że tak. To jest takie rozwiązanie, które przymusiłoby pozbycie się tego pojazdu, bo stawka OC jest dość wysoka i każdy, kto miałby co roku płacić, pozbyłby się tego w sposób legalny pojazdu. Oczywiście, że nie wyeliminujemy takich rozwiązań jak sprzedaż na tak zwanego słupa, czy sprzedaż na osobę, która może być zawsze. Tylko pytanie, czy należy je ułatwić. Należy utrudniać, przede wszystkim. I drugim rozwiązaniem, gdyby tego było mało, to powrócić do tego systemu zachęt ekonomicznych, które mogą być chyba najlepsze rozwiązania. Ostatni właściciel dostaje pewnego rodzaju bonus za to, że odprowadzi swój samochód do legalnej stacji, gdzie ten samochód zostanie zezłomowany. Pan Adam Małuszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dyplomacja. Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawsze?
zawierać sojusze. Świat wokół nas wciąż się zmienia. Warto o tym rozmawiać. O najlepiej przy kawie dyplomatycznej. Ta w Polskiej Radiu 24 jest aromatyczna i świeża. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19:15. Zapraszam, żeby to było. Minęła 15:30, Adrianna Calnicka-Czaniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło upomniała ministra Witolda Waszczykowskiego za wypowiedź o czarnym proteście. Dwie osoby ranne i 7 uszkodzonych samochodów po przewróceniu się drzewa w serwisie Łódź i kolejne ostrzeżenie pogodowe. Na koniec przeniesiemy się do Grecji. Rząd Aleksisa Tsiprasa złożył w parlamencie wstępny projekt budżetu na 2017 rok. Mowa w nim o znacznych cięciach. Premier Beata Szydło oświadczyła, że nie akceptuje takich wypowiedzi jak słowa ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Nazwał on wczorajsze manifestacje przeciwniczek zaostrzenia prawa aborcyjnego opinią z bardzo ważnego wydarzenia. Premier poinformowała, że wezwała ministra spraw zagranicznych na rozmowę i powiedziała mu, że nie zgadza się na tego typu wypowiedzi. Jednocześnie Beata Szydło oświadczyła, że rząd nie pracował i nie pracuje nad prawem zmieniającym przepisy dotyczące aborcji. Premier przypomniała na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej i drugi projekt przewidujący liberalizację przepisów. Ten drugi projekt został odrzucony przez posłów. Premier powiedziała, że wokół sprawy aborcji narosło zbyt dużo emocji. Rzeczą polityków jest je łagodzić i doprowadzić do poważnej debaty. Dwie ranne osoby i 7 uszkodzonych samochodów. To bilans przewrócenia się drzewa na ulicy 6 sierpnia w Łodzi. Drzewo złamało się w wyniku silnego wiatru, wyjaśnia Marzanna Boratyńska z Łódzkiej Drogówki. Silny poziom wiatru, który wystarczy na terenie naszego miasta, przewrócił drzewo, to jest Coca-Cola, leci leciwa. Tutaj dwa pojazdy, Mercedes, które miał stało przed światłami, to jest zatrzymanie wynikało z sytuacji na drodze. Poszkodowani zarzynika, dwie osoby to są pasażerzy kierowca samochodu Renault. Dwie pasażerzy, no to jeszcze się jeszcze bez szwanku, jedno obrażenie na kierowca Renault, to jest uraz głowy i uraz tego wypadku. Część uszkodzonych pojazdów parkowana przy skrzyżowaniu z Rzeźgorzkiego w miejscach niedozwolonych. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Natomiast jeśli chodzi o zaparkowanie naszych pojazdów, byliśmy parkować tak, żeby rzutko nie zostały zaparkowane. Dzisiaj strażacy interweniowali kilkanaście razy z powodu połamanych drzew. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają połączenie do New York w Stanach Zjednoczonych. Dziś ruszyła sprzedaż biletów, a 28 kwietnia 2017 roku odbędzie się pierwszy rejs z Warszawy. New York to dla lotu czwarte lotnisko w Ameryce Północnej, a drugie po JFK w okolicach Nowego Jorku. Połączenia z lotniska Chopina będą realizowane w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele. Od sierpnia zostanie dodany rejs także we wtorki. Ogłoszenie połączenia do New York jest elementem strategii, którą LOT wdraża od początku 2016 roku. W sumie polski przewoźnik uruchomił 23 nowe połączenia, w tym już 17 października ruszy pierwsze bezpośrednie połączenie z Warszawy do Seulu. W połowie stycznia tego roku zostało natomiast uruchomione pierwsze bezpośrednie połączenie LOTu do Tokio. Przewoźnik otworzył także nowe trasy w Europie. Aleksander Czoniak, Polskie Radio. Nowe podatki, wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i kolejne cięcia emerytur. To założenia greckiego rządu na przyszły rok. Gabinet Aleksisa Tsiprasa złożył w parlamencie wstępny projekt budżetu na 2017 rok. Matka Aniki właśnie? Co tej Aniki? 3 miliardów 300 milionów euro. Większość tej sumy 2,5 miliarda euro. Grecki rząd chce uzyskać z nowych podatków. Ekonomiści uważają, że będzie to trudne do zrealizowania i przypominają, że do tej pory rządowi nie udało się zebrać planowanych w ten sposób. To tłumaczą, że ciągły wzrost podatków powoduje jedynie poszerzanie się... Dziadek z babcią, którzy już umarli dawno i nie ma teraz. A teraz rodzi się już takie stare malutkie, głupio chytre, rodzi się najmądrzejsze, proszę Państwa. Od razu najmądrzejsze się rodzi. Elena Ferrante, kto to jest? Pewnie jakieś coś zmyślone, nie? Wysane z palca. Coś to nie istnieje, proszę Państwa, jakieś malwersacje. Słowem, wszystko.
35 minut po godzinie 15 Polskie Radio 24, a w naszym studiu gości dr Jacek Tomkiewicz, ekonomista Akademii Romatyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i teraz, no, właściwie nie powinno się nawet przez sekundę zawahać dobre informacje dotyczące polskiej gospodarki, a właściwie tego, jak polska gospodarka wypada, jeżeli chodzi o konkurencyjność na tle innych krajów, no głównie oczywiście interesuje nas Europa, ale nie tylko. 36. pozycja to jest pozycja Polski w globalnym rankingu konkurencyjności lat 2016-2017. No i co ważne, to jest skok do góry. Tak, to jest skok do góry, bo jeszcze w zeszłym roku byliśmy na 41. miejscu, jesteśmy na 36. Może powiedzieć, żebyśmy się podnieśli na obok innych spadł. Jako chrześcijanie powinniśmy się cieszyć, że w którymś się wiedzie gorzej, ale tak poważnie, no rzeczywiście to jest sukces, bo taka informacja idzie w świat i Polska jest postrzegana jako miejsce, gdzie się bezwstydnie poprawiło, to znaczy jesteśmy postrzegani jako stabilne. Elena Ferrante zdemaskowało, proszę Państwa. Trzeba inwestować z naszym krajem, trzeba robić interesy. Jeżeli chodzi o początki naszych najbliższych sąsiadów, badamy lepiej, gorzej, porównywalnie. Jeśli chodzi o kraje naszego regionu, to lepsi są tylko Estończycy, Litwini i Czesi. A na przykład w tym samym czasie, jak Polska pod pomocą góry, to Węgry bardzo mocno schodzą w dół. Także 69. pozycja. Tak, także z Węgrą na pewno zaszkodziło to zamieszanie polityczne, które się dzieje u nich w kraju. W jaki sposób bada się coś takiego jak konkurencyjność na ciebie? To jest ciekawe, bo to jest indeks, który łączy w sobie kilka rzeczy naraz. Trzeba powiedzieć, że jest kilka spraw obiektywnych, typu dynamika PKB, typu ilość autostrad, ale zmieszczone jest wskaźników, które są konstruowane na podstawie ankiet, jak inwestorzy postrzegają jakość instytucji, korupcji, stopień skomplikowania prawa podatkowego, także to jest trochę konkurs piękności. To jest jednak możliwe. Jakbyśmy zapytali, czy wolisz blondynki, czy brunetki, to w takim razie jak zważyć, czy lepiej, żeby były dobre drogi, ale trochę większa korupcja, czy może lepiej, żeby podatki były niskie, a z drugiej strony, żeby była kiepska ochrona zdrowia, to są wszystko rzeczy. Lepiej, żeby były dobre drogi, niskie podatki, dobra ochrona zdrowia i jeszcze zachęty dla inwestorów. Tak jest. Czyli bardzo szczodry budżet. Niskie podatki, wysokie emerytury, tak, zero kolejek do lekarza i... Mniej więcej taki obraz, myślę, że miałby szansę na zwycięstwo. Kręcą się, proszę Państwa, coś koło Biblii, bo Biblia zawiera niezliczone, mnóstwo barwnych figur stylistycznych, które tam są. Barwne figury stylistyczne. Saga, bajka, poezja, opowiadanie, rodowód, kroniki, no całe mnóstwo, proszę Państwa, parabola, hiperbola, świadoma przesada, co, czego człowiek prosty nigdy nie będzie mógł pojąć. Człowiek prosty, a tu o to chodzi, że my jednak możemy do czegoś dojść. Możemy do czegoś dojść. To każdy krok do góry. U nas edukacja, proszę Państwa, w naszym radiu, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Lanstrumetta. Mamy różnych ludzi, którzy kupują sobie domy i zęby wstawiają piękne, ale takie to sztuczne i takie to nienaturalne, że aż śmieszne nawet, prawda, że człowiek głupi tego nie widzi, że to jest takie śmieszne, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, że to takie sztuczne, że to takie nienaturalne, że to takie nieprawdziwe i tu się bierze oszustwo w takiej prostocie. Ja wiem, czy Google Plus, tam pokazują piękne rzeczy, filmy o ogromnie wielkiej rozdzielczości, piękne kolory, tam się wszystko rusza, jako Biblia działa to dla ubogich, niczym Biblia dla ubogich, jako Biblia dla ubogich. Serdecznie Państwa zapraszam. Buziaczki. Polska się poprawiła, czyli u nas nie ma niebezpieczeństwa, nie ma ryzyka politycznego, infrastruktura się poprawia, podatki nie są najwyższe, gdzie się dogada z usługami skarbowymi i tak dalej. W czym wypadamy najlepiej, a co niestety ciąży nam i ściąga nas trochę w dół?
lepiej wypadamy, to też z jednej strony dobrze wypadamy, z drugiej strony widać powrót. Infrastruktura się poprawia. Jesteśmy stabilni, zarówno jeśli chodzi o kwestie polityczne, nie ma kredytu, nie ma się co obawiać, nie, że inflacja nam wystrzeli do 150%. Do tej pory raczej był większy problem, bo chyba mamy deflację, tak? Stawia się na temat na osobną dyskusję, tak? Czy leci, żeby ceny rosły, czy żeby spadały, ale... Zresztą z tego, co pamiętam, deflacja miała być na miesiąc, góra dwa, no może trzy miesiące, to trwa i źle, no właśnie. A trzeba słyszeć, że nie ma się tematy, bo to jest przejściowe i za parę miesięcy się zmieni. Okej, czyli nie ma problemu, jeśli chodzi o stabilność makroekonomiczną, stabilność polityczną, mimo tego, że widzę, że każdy z Polaków miał tutaj coś do powiedzenia. Z punktu widzenia świata to jest istotne. Nie ma ryzyka, że nie wiem, że znacjonalizujemy komuś jego majątek, że mu zabierzemy kapitał. Natomiast inna ważna rzecz to jest wielki rynku. No, jesteśmy stosunkowo dużym krajem, jak na Europę, to jest około 40 milionów ludzi, których dochody tylko rosną, tak jak przez zawsze, czyli ze sporów. W czym odstajemy w jakości naszej produkcji, czyli w innowacyjności, czyli w badaniach rozwoju, czyli w tym, że produkujemy stosunkowo prosto produkty, czyli jak to mówią ekonomiści, mało tworzymy wartości dodane, czyli dane się kręte śrubki, raczej regulujemy, odtwarzamy. Tak, odtwarzamy, czyli w tego samochodu, który zostanie sprzedany, nie wiem, załóżmy za 50 tysięcy euro, to u nas zostanie mała część, tak? Bo tam, gdzie jest największa wartość, czyli badania naukowe, czyli innowacje, czyli tak zwany design, czy co to marka, który pozostaje niestety na zachodzie. Tu mamy dużo do nadgonienia. Patrząc na opisy tego ramczynku, czyli jak to się przez ludzi, w jakiś sposób napisywały opisać to wydarzenie, nie najlepiej podobno to, że badamy, że chodzi o rynek kapitału. Dlaczego? No, jeśli chodzi o rynek, to właśnie pytanie, jak to nie jest. No, to jest zmierzone za ostatnie zmienności. Nawet nie, to jest zmierzone stosunkowo obiektywny, bo mamy aktywa sektora finansowego, które są u nas na poziomie więcej 100% PKB. Tylko no, już wielka dyskusja, czy warto mieć za duży sektor bankowy, czy może nie. Tak jak chodzi o to, że Irlandia miała bardzo duży sektor bankowy i to właśnie było powodem ich problemów. Radykalnie ten stan zmienił. Dokładnie, czyli w czasie przewróci, dlatego że tam było akurat za dużo pieniędzy, czy mogli za dużo banków, te banki były trzymane. Ten rynek kapitałowy nie przestaje, nie jest źle. Jak się patrzy na te wskaźniki, to właśnie z tego rankingu, które pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują dostęp do finansowania jako problem, to tak nie jest. To jest tylko problem, ale na którymś tam nie jest. Każdy w związku z tym nie jest to problem. I to jest liderem, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o świat i dlaczego? Jeśli chodzi o liderów, no to się efekty szybkie kraje zmieniają na pierwszym miejscu. To jest Singapur, to jest Szwajcaria i to są Stany Zjednoczone. No oni byśmy mówili, że każdy jest swoim powodem. Skończymy z mamy Singapur, który jest takim hubem w Azji, czyli kapitał jak przypływa do Azji, to często przez Singapur, bo tam jest bardzo stabilny pod względem politycznym, tam jest święty spokój, jeśli chodzi o makroekonomię, tam jest społeczeństwo dobrze wykształcone. No i tak się mają, że mówimy o Azji, czyli o paru miliardach ludzi w większości biednych i mamy tam oazę spokoju i stabilności, czyli Singapur. A Szwajcaria, no to... Możemy sobie wyobrazić, możemy sobie wyobrazić, to są święty spokój i nuda, jak byśmy to widzieli, ale biznes lubi nudę, tak? No i oczywiście banki. Oczywiście banki, ale też banki lubią to, żeby był spokój i cisza. I stanie ogromne rynek. I to wystarcza, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Przede wszystkim tak, ale też to amerykańskie liberalne podejście do biznesu. Czyli w Stanach po prostu łatwo robi biznes. Tam dużo rzeczy się robi nie na zasadzie umowy na papierze, tylko uścisku ręki. Ale tam się może są instytucje. Tam jest instytucja. U nas, cokolwiek do tego byśmy mówili, to musimy mieć umowę, pieczątkę, podpisy, parafii. Tak? A wcale jak się umówiliśmy, I tak jest. Czyli duży rynek w połączeniu z tym liberalnym podejściem łatwością robienia biznesu. Ale to nie jest w takim razie kwestia tylko tego, że tam są bardziej liberalne przepisy, że tam być może są bardziej proste prawa dotyczące płacenia podatków, niższe podatki itd. itd. Rozumiem, że to jest też kwestia trochę innej kultury robienia biznesu. No bo jeżeli mówimy o tym, że wystarczy uścisk dłoń, żeby uznać, iż transakcja jest obowiązująca,
to też nie ma nic wspólnego z przepisami, a raczej no, z pewną tradycją. Myślę, że tak, podatki akurat są dużo bardziej skomplikowane niż w Polsce. A, to miło usłyszeć. Całe nasze prawo podatkowe to jest mniej więcej spis treści prawa podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Także oczywiście jest co robić, ale gdzie indziej też są sprawy bardziej skomplikowane, ale jak najbardziej tam razem. Są te kwestie kulturowe, to optymistyczne podejście do świata, że jak Amerykanie się zapytać, co słychać, no to mimo tego, że człowiek zbankrutował, to mówi, że okej, mogło być gorzej, tak, jak się pan zapyta polskich przedsiębiorców, jak idą interesy, no to wszyscy powiedzą, że ledwo żyją i... A to się trochę nie zmieniło w ostatnich latach. Może od tego typu podejście, jeżeli chodzi ogólnie o Polaków, ale tym bardziej, skoro rozmawiamy o biznesie, polskich przedsiębiorstw. Się zmienia, nie jest wtedy osiąganie sukcesu, także wcale się nie muszę kryć przed tym, że dużo zarobiłem. Natomiast cały czas mamy to podejście, że jak zapytamy polskich przedsiębiorców, będą bez szansy, że to jest na podatki za wysokie, albo kurs jest nie taki, albo stała procentowa, albo kontrola ich ciśnie, zamiast im pozwalać robić biznesy. Także z jednej strony to rzeczy twarde, infrastruktura, prawo, egzekwowanie prawa, a z drugiej strony to rzeczy miękkie, kultura, patrzenie w przyszłość. W ostatnich latach, jeżeli chodzi o te poszczególne elementy, o których mówimy, te poszczególne składowe, które się bada, mają wpływ na pozycję danego państwa, co nam najszybciej przyrastało, co się w najbardziej pozytywny sposób zmieniało na naszą Polskę? Najszybciej nam się poprawia infrastruktura i nam się poprawia stosunkowo dobrze jakość komputera angielskiego. Czyli my pracownicy jesteśmy coraz lepiej wykształceni, znamy język i nie mamy problemów w podróżowaniu, w porozumieniu się w Europie. A kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to, że jesteśmy dużym krajem, który stosunkowo szybko rośnie. Z punktu widzenia inwestora, który musi czy zainwestować w Polsce, czy na Słowacji, to jednak jest na 140 milionów. Nasze przychody są na średnim poziomie, ale one szybko rosną, więc chociażby z tego punktu widzenia sytuacja jest lepsza, czyli coraz wyższe dochody, które stabilnie rosną. Pamiętajcie Państwo, że u nas nie było recesji od 20 lat. Trochę o tym zapominamy. My nie pamiętamy takiego okresu, że może być gorzej. My marudzimy, jak na dynamika spadnie, nie wiem, do 3%, natomiast są kraje, które mogłyby nam w Europie pozazdrościć takich złych wyników. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te kotwice, które nas ciągną, jak one zmieniały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? No to jest ta kotwica, która nas zawsze minęła, czyli infrastruktura, ona się poprawia, ale chociaż coś jeszcze tego nie widać. Tak? Czyli, a to jest bardziej w tej chwili jeszcze kotwica, czy już coś, co nas pozwala na myśli? To jest jeszcze kotwica, ale zaczyna się zmieniać, bo znowu to jest badane w dużej mierze na podstawie ankiet, czyli to nie są obiektywne dane, że gdzieś tam filmy to, tylko to jest w dużej mierze na podstawie tego, że pytamy, co uważa za największy problem odprowadzenia, to są te dane, które służą polskie drogi, tak? Ale to sytuacja się zmienia, dobra, się z Polakami rozmawia, tak? To widać, że język jest przed nim lepiej, tylko to, co przybyło, te pociągi nie jeżdżą do Gdańska, czyli to tylko 3 godziny można dojechać. A coś, co się niestety nie zmienia i nadal pozostaje na niskim poziomie? Cały czas bez przerwy największy problem jest wskazywany jako problem z płaceniem podatków. Nie tylko wysokość, co system płacenia podatków, czyli skarbówka, komplikowanie prawa podatkowego. Ale skoro pan mówi, że nasze prawo podatkowe to jest nic w porównaniu z tym, jak skomplikowane są to przepisy w Stanach Zjednoczonych, no to można znowu powiedzieć, że narzekamy trochę na wynik. Jak najbardziej tak, bo to cały czas powtarzam, to są, mówiliśmy już kilka razy, to są opinie na podstawie ankiet, a nie faktycznie obiektywnych stanów. Staramy się możemy w obiektywny sposób mówić, kto jest system lepszy, jest bardziej skomplikowany, to jest realne pana zdanie? Nie, no bo to będziemy mieć ileś kontakt, ileś ludzi, ileś sprawy, że poszli do więzienia albo nie poszli, nie? No, długość autostrad, to jak przerastają co roku, to jak długo jeździ się pomiędzy trwapotki, pomiędzy największymi miastami. Ale którymi najważniejszymi? Dlaczego tymi, a nie tamtymi, tak? Dobrze, ja się nie upieram, tylko ja proponuję. Czyli widzicie Państwo, że po pierwsze są różne obszary, które albo możemy mieć do obiektywnie, albo na podstawie naszych opcji, odczucie mają to do siebie, że zmieniają. Zapytali Polaków o optymizm, po tym jak mały właśnie wygraliśmy z Niemcami, to byśmy mieli inne wyniki niż po tym, jak zainstalowali. Ale to w takim razie jest bardzo niesprawiedliwy system, bo on tak naprawdę faworyzuje nie te kraje, które rzeczywiście
czy mogą się przekładać, sprzedać. To raz, dwa, te kraje, gdzie na przykład ten poziom społecznego optymizmu jest wyższy, więc tak naprawdę mając na przykład dwa identyczne kraje, które mają takie same autostrady, takie same lotniska, taki sam system bankowy, podatkowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no wygra ten, którym poziom optymizmu społeczeństwa jest trochę wyższy niż w drugim kraju, bo tak naprawdę czasami nie ma żadnego umocowania, żadnego sensownego wyjaśnienia. Jasne, jak najbardziej mam rację, ale pamiętajcie Państwo, że ekonomia to jest nauka społeczna. Kiedy wydajemy? Jeśli myślimy, że w przyszłości będzie lepiej, także to jest to, co ekonomicznie samo spełnia coś przepowiednie. Dlaczego Szwajcarii jest dobrze? Bo jest postrzegany jako kraj stabilny, tak? Czyli komu nie przyszedł głowy, żeby tam robić jakieś awantury, bo jest postrzegany, że jest spokój, tak? Więc warto wpaść, jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o takie rankingi, taki pozytywny schemat. Co rozumiem przez pozytywny schemat? No, pozytywny schemat to jest właśnie to, co możemy powiedzieć o Szwajcarii, że jest traktowana od lat jako kraj, być może trochę nudny, ale przez to, że nudny, to przewidywalny, spokojny i żeby nie wiem, co się działo. Nie, no pewnie, tylko to jest ciężka praca i my w dużej mierze tego doświadczamy. Jak się pojedzie na zachód i ktoś zapyta, skąd jest i mówisz z Polski, to wiedzą, no fajnie, szybko się rozwijacie, tak? Czyli mamy... To się naprawdę tak zmienia. Tak, jeżeli najbardziej się zmienia, ten image mamy, tak zwany image mamy pozytywny. Jesteśmy postrzegani jak najbardziej jako kraj sukcesu. Także niestety to łatwo popsuć, ale... jak na razie naprawdę nie źle. Jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, bo oczywiście jakby ten obszar szczególnie interesuje. O sąsiadach wspomnieliśmy. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, takie kraje jak Niemcy, Francja, jeszcze Wielka Brytania, pamiętam rozmowę o Brexicie, którą miałem kilkanaście minut temu. Czy tutaj były w ostatnich latach jakieś istotne zmiany? Zmian tutaj prawie zawsze czołówki są kraje skandynawskie, które też mogliby być, że są trochę nudne, tak? Trochę, zapewne tak. Ale fajnie się tam żyje. Tak, ale fajnie się tam żyje, czyli z jednej strony wysokie podatki, ale za te wysokie podatki jest wysoka jakość dóbr i usług publicznych, tak? Nie ma deficytów, społeczeństwa są otwarte. Niemcy oczywiście bardzo mocno poszły w górę. I o to chciałem spytać, a w piąte miejsce, czy dopiero w piąte miejsce? To jest no, skoczyły szybko. Niemcy sobie najbardziej potrafiły poradzić swoją pracowitość z zapominania współpracy, z oszczędnościami, szybko poprawili infrastrukturę we wschodniej części i naprawdę radzą sobie teraz bardzo dobrze. Ale pamiętajmy, że dopiero co zaszczytowane uroczystości dotyczące wyznaczenia Niemiec pokazały, że te pęknięcia i różnego rodzaju pretensje animowie, tam mimo tych miliardów marek, a potem euro, nadal są bardzo żywe. Ja pamiętam, że wystarczy na zachodzie tzw. podatki solidarnościowe, bardzo znane zachodnie lata, płaci się wyższe podatki na rzecz wschodnich, czyli wschodnie wschodnie rady się zmieniło szybko wyludnie, także to chyba nie za bardzo zda się tutaj chwaliła ta struktura, że na wschodzie się żyje trochę najgorszym to ze względu. Jeżeli chodzi o największych przegranych, pytam oczywiście cały czas Europę i Unię Europejską, to tu mogę chyba skierować. Cały czas te kraje, które zostały w największym stopniu dotknięte kryzysem, Włochy, Grecja, tak, Hiszpania. Tak, Włochy, Grecja, Hiszpania sobie radzi coraz lepiej. Irlandia sobie, która też pamiętałem, że Irlandia była bardzo mocno zmienięta kryzysem, Irlandia sobie radzi trudno. Ja sam rozumiem, czy Państwo jeszcze, że PKB w 2015 roku wzrosło 26% w Irlandii. To jest możliwe? Nie, w zachodniej Europie. To wynika z tego, jak się liczy PKB, czyli jak
parę dużych amerykańskich korporacji przyniosły swoje siedziby oficjalnie do Irlandii, no to wystarczyło, żeby ich produkcja została zaklasyfikowana jako irlandzki PKB. To jest też niewiele, mówiąc, przyczynek do tego, żeby uważać, że z technikami chociażby takimi wydawałyby się obiektywnymi jak PKB, tak? No ale to w takim razie jeszcze to jest jedna kwestia. Druga kwestia to taka, że no, zawsze trochę prości będą miały małe kraje, bo tam jedna spora inwestycja jest w stanie tak naprawdę przewrócić ten dotychczasowy układ społeczno-ekonomiczny do góry nogami. Nie, no pewnie to tak. No, w Islandii, która jest bardzo pięknym krajem, ale tam mieszka 400 tysięcy ludzi niecałe, tak? No to jak tam, średniej wielkości miasta. To jak tam stopa bezrobocia rośnie z 5-10%, to jest, nie wiem, jedna klasa bezrobotnych, czyli tam nie wiem, około 3000 osób, znaczy by się zmieścili na... Rozumiem, że wystarczy otworzyć 2-3 nowe sklepy na Islandii, tak, widać, jak oni wynosi poziom bezrobocia. Tak, to widać na przykład na miejscu inwestycji, czy PKB, a z drugiej strony w małym kraju stosunkowo można łatwo rozwiązać problem. Widzimy, że jest problem z płaceniem podatków. No to jest pytanie, czy ja mam do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie, 4 urzędy skarbowe, czy 25 tysięcy. No? Jeżeli chodzi o najbliższe lata, Europa, tego się trzymajmy. Pana zdanie, najbardziej najbardziej zmiany w tym roku, to może osiągować cele. Ja przykładowo mówię, że Niemcy będą przywodziły i szły do góry i będą do góry. A w Skandynawii nie widzimy jakichś większych problemów, w Finlandii mamy bardzo prawdziwy człowiek w parlamencie. Czyli coś, co nie jest złożone, czy to jest złożone, czy to jest złożone, czy to jest nacjonaliści, którzy są w parlamencie, oni teraz wchodzą do głosu. Ja mam wielką nadzieję, że południe Europy się podniesie. A kto może, mówiąc, no, być może trochę nie fair, kto ma szansę zastąpić na przykład bardzo niskich pozycjach. Grecja w tej chwili spogląda 86 miejsce, Polska przypomnę 36. No jeśli chodzi o Greków, to niestety to jest przypadek Grecji, niestety ma mało precedensu w historii świata, czyli taka recesja bez katastrofy naturalnej, bez wojny, bez jakichś czynników związanych, no naprawdę ciężko spotkać, żeby 8 lat rzędu PKB spadało i wszyscy mówili, że musimy się zatrzymać i się odbić, a niestety końca kontynuuje, którą wiadomości słyszeliśmy, że kolejny budżet będzie bardzo napięty z cięciami, z podwyżkami podatkowymi, także niestety pewnie Greków czeka dalsza recesja. Natomiast Portugalia stosunkowo dobrze sobie radzi. Cypr sobie stosunkowo też nie poradził. Wspomniana Irlandia, która jest bardzo wysoko w górę. Nie rozumiem, to Włosi, którzy osiedla mają sobie same i zrozumieją, jakie dają nam. No i komuś wychodzą na prostą i tak razie słoneczną i tam zakończymy naszą rozmowę. Doktor Jacek, w tym momencie będę wystawiał imię Jana Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja też dziękuję. Rzutem pod okiem sztęciu. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że dziewczyna może wyniszczyć poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku magnezję. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement w diety magnesie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję magnezję moim dzieciom. W aptekach. Tysiąc produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Wszystkie szczegóły na www.sgg.pl.
Ja ci już dawno mówiłam, że matka kupiła plusa, to nie po to, żeby ci skasować, tylko po to, żeby to funkcjonowało. Czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku, o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucja Nałszówka, zapraszam. Premier Beata Szydło poinformowała, że wezwała rozmowę szefa dyplomacji. Witold Waszczykowski określił wczorajsze manifestacje przeciwnicze do zaostrzenia prawa aborcyjnego jako kpinę z bardzo ważnego wydarzenia. Odpowiedzialnością wszystkich osób publicznych, a szczególnie odpowiedzialnością polityków, jest studzić te Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień od szefa MSWiA w sprawie wydarzeń w Poznaniu w związku z czarnym protestem. Poinformował poseł Rosowski. Wydaje się, że te środki, jakie zostały tam z góry przyjęte, nadmierne. Pani Andrzej, komendant policji Jarosław Szymczyk wyjaśnił, że podczas próby odbicia zatrzymanych funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego, ale nie zachowali się zupełnie. Nie ma zgody i nie ma przyzwolenia na to, aby atakować policjantów i czytając w prawo prawa. Informacje z dnia. Adrianna Kamińska-Czarnecka, zapraszam. Tonowanie nastrojów wokół prawa aborcyjnego, ani ich eskalacja. Premier Beata Szydło apeluje o rzeczową dyskusję na temat ustawy o ochronie życia i wzywa na rozmowę Witolda Waszczykowskiego, który skrytykował wczorajszy czarny marsz. O więcej na ten temat reporterka Polskiego Radio 24 Ewa Wasanek. Premier Beata Szydło przypomniała przede wszystkim, że obecnie procedowana przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie życia zaostrzająca zakaz aborcji nie jest projektem małżeństwa ani rządu, ani Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślała, że drugi projekt liberalizujący prawo aborcyjne został odrzucony decyzją posłów wszystkich klubów. Na wniosek klubu PSL odbyło się w Sejmie głosowanie i obywatelski projekt ustawy został odrzucony. Taka była suwerenna decyzja parlamentarzystów wszystkich klubów parlamentarnych. Bo to głosowanie, jak Państwo pamiętacie, rozłożyło się bardzo różnie i praktycznie wszystkie kluby były podzielone co do tego stanowiska. Tak jest. Premier Szydło zaapelowała także o tonowanie emocji, które pojawiają się wokół ustawy aborcyjnej. Krytykowała również poranną wypowiedź ministra spraw zagranicznych Adama Waszczykowskiego, który nazwał kpinę wczorajszy czarny marsz przeciwko całkowitemu zakazowi przerywania ciąży. Wezwałam się na rozmowę z ministrem Waszczykowskiego i jasno powiedziałam, że nie będzie z mojej strony aprobowanie każdego komentowania tych wydarzeń. I oczekuję, że wszyscy pozostali ministrowie rządu również do tego dostosują się. Mówię jeszcze raz, chcę podkreślić, że dzisiaj naszą odpowiedzialnością jest emocje skłócić, a nie je podgrzewać. Przed tą rozmową minister Waszczykowski zapowiedział, że nie będzie przepraszał za swoją kontrowersyjną wypowiedź. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnienia od szefa MSWiA w sprawie wydarzeń w Poznaniu w związku z czarnym protestem. Kobiety w różnych miastach Polski protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Po manifestacji na placu tam na pasujący odwiedzili budynek z policjantów kamieniami, a zatrzymano 3 osoby, kobiety i 2 mężczyzn. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy. Szef poznański PO, poseł Rafał Grupiński, pytał podczas konferencji prasowej w Sejmie, dlaczego przeciwko kobietom wystawiono uzbrojone oddziały prewencji. Mnie tylko zastanawia to, że kiedy jest ogłaszana demonstracja pokojowa kobiet w obronie ich praw i przeciwko radykalnej ustawie antyaborcyjnej, że tak bogato wyposażona w broń, w kasy, w tarcze, psy i policja pojawia się pod biurem PiS-u. Wydaje się, że te środki, jakie zostały tam z góry jakby przyjęte, były nadmierne. Dlatego też zadajemy o takie pytanie. O 19 na wniosek Platformy Obywatelskiej zbiera się Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na tym posiedzeniu przedstawiciele MSWiA i Prokuratury Generalnej mają przedstawić informacje na temat wzrostu. No,
wobec cudzoziemców przebywających w naszym domu. To owszem, tylko informacje poszerzono o wyjaśnienie wczorajszej sytuacji z Poznania. Policja odbiła oskarżenie o brutalność w Poznaniu. Wczoraj, podczas protestu w stolicy Wielkopolskiej, grupa osób obrzuciła policjantów kamieniami, butelkami i rękami. Pięciu funkcjonariuszy zostało rannych, trzy osoby zatrzymano. Komendant główny policji rozpoczęty wyjaśnił, że podczas próby osób zatrzymanych funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. Dodał, że policja nie zdecydowała się brutalnie. Nie ma zgody i nie ma pozwolenia na to, aby atakować policjantów, którzy stoją na straży. Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego ułatwi opiekę nad chorymi. Czyli to, że ta karta już nie będzie działała, bo ona ma nowy numer. Parlamentarny Zespół Spraw Zdrowia Publicznego zorganizował debatę Psychiatria. Współczesne kierunki rozwoju. Wiceminister Marek Tomaszewicz poinformował, że rozporządzenie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2016-2020 jest w trakcie konsultacji zewnętrznych. Które określa właśnie zasady innego podejścia do psychiatrii, czyli podejścia takiego środowiskowego do psychiatrii, a więc stworzenia tego ośrodku w psychiatrii środowiskowej jednego na 150 do 200 tysięcy, czyli w pewnym sensie rozmontowania takich wielkich malochów psychiatrycznych, oddziałów zamkniętych, gdzie pacjenci miesiącami czy nawet latami przebywali, czyli jest to kompletnie inne podejście. A z tym też wiąże się zmiana oczywiście w zasadzie terapii, a więc też stosowanie leków o przedłużonym działaniu, czasie podawanych. Tomaszewicz zapewnił, że kolejne nowoczesne leki stosowane w psychiatrii będą refundowane. Zarząd Służby Więziennej rozpisał konkurs na koncepcję architektoniczną Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w PRL. Roku Czempra została powołana pół roku temu w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, w którym często osadzano walczących z władzą, wdową i opozycją. Areszt ma zostać wygaszony, przejęty przez muzeum i dostosowany do jego wymogów. Dotychczas przeprowadzono inwentaryzację budynków, a także konsultacje z konserwatorem zabytków. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że to będzie wyjątkowa przyczyna. To będzie jeden z największych jako w skali europejskiej. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 30 stycznia. Prace będą przyjmowane do 17 stycznia przyszłego roku. Choroba straszna, proszę państwa. 5 stycznia zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Jak mówi dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz, placówka będzie upamiętnieniem zarówno żołnierzy wyklętych, jak i działaczy powojennych. Chcemy pokazać również bohaterów opozycji antykomunistycznej lat 60-70, no i oczywiście stan wojenny, który jest niezwykle ważny. Koszt adaptacji budynków aresztu na potrzeby muzeum wyniesie od 300 do 350 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie Radio organizuje 6 października w Krakowie międzynarodową konferencję, na którą przybędą szefowie największych mediów w Europie, między innymi dyrektorzy Ingraham Ellis oraz dyrektor generalny Instytutu Trendy. Celem konferencji jest rozpoczęcie poważnej dyskusji na temat kierunku, w jakim powinna podążać cyfryzacja radia w Europie. Francja dopiero osiągnęła celowe cyfryzacji radia. Eksperymenty w tym kierunku rozpoczęły się tylko stosunkowo wcześniej. Działało to na cykanach w latach 90., jednak dopiero w 2007 roku ówczesny rząd francuski podjął decyzję o wprowadzeniu tak zwanego systemu TDMP, czyli dwóch medialnych cyfryzacji. Niemniej z różnych stron odezwały się głosy zainteresowanych tą zmianą, by
sięgnąć po system DAB, cyfrowego sposobu nadawania opracowanego przez Południową Koreę. Władze francuskie doszły do wniosku, że skoro wybrany przez nich TDMP jest w zasadzie oparty na DAB-ie, to można zaakceptować obydwie wersje. Oficjalna inauguracja programów radiowych nadawanych dzięki cyfryzacji naziemnej miała miejsce 20 czerwca 2014 roku. Eksperyment dotyczył dwóch największych miast Francji, Paryża i Marsylii oraz Nicei. Były to jednak odosobnione próby, które nie obejmowały całości programów radio publicznego, jedynie pakiety audycji, na przykład muzycznych. Kolejne eksperymenty podejmowano także w Nantes i w Lyonie. Pod koniec 2015 zaproponowano to rozwiązanie 102 stacjom radiowym. Tylko jedna przyjęła system TDMP, pozostałe wprowadziły u siebie DAB+. Niechęć wzbudzała możliwość umieszczania w sieci zdjęć i filmów wideo. Paryż bardziej niż polskie radio. W Polsce zasięg emisji cyfrowej DAB+ obejmuje ponad 50% populacji kraju, jednak słuchalność nadal jest na minimalnym poziomie. Z tym problemem zmagają się także nasi sąsiedzi, ale dotyczy on praktycznie każdego kraju europejskiego. Inicjujemy zatem poważną dyskusję łącząc Krakowie Wschód z Zachodem. Mamy nadzieję, że nasz głos pozwoli w dłuższej perspektywie na sformułowanie narodowych strategii rozwoju radiofonii publicznych w krajach całej Europy. Mówi Barbara Stanisławczyk, prezes Zarządu Polskiego Radia. No, Żydzi są zaszachowani tu w Polsce, proszę Państwa. Ostrzegałam, mówiłam, Facebook ostrzegałam. Oni nie rozumieli, to w końcu się zorientowali, proszę Państwa. Dowiedzieli się, że... Ja mówiłam do Ameryki, że inwigilujecie ludzi jednostronnie. Może się coś Wam strasznie nie poszczęści. Polska nie jest mała, Polska jest ogromna, ale to nawet jeden człowiek. Od jednego człowieka Państwo zobaczą, co od Hitlera się wzięło. Z tym, że ja tu mówię o rzeczach pozytywnych. Nielegalnego uzbrojenia trafia na Ukrainę w związku z trwającym konfliktem w Donbasie. Coraz częściej nielegalna broń używana jest w celach przestępczych. Jest to broń strzelecka, ale też na przykład granatniki. W rękach Ukraińców znajduje się 2 miliony sztuk legalnej broni. Zdaniem ekspertów, nielegalnego uzbrojenia może być kilka razy więcej. Władze greckie wpływy na Morzu Egejskim ostrzegają przed kolejnymi wojskami. Sytuacja jest tam coraz bardziej z powodu przemknienia lokalnych ośrodków dla uchodźców. Na wyspach utknęło już prawie 15 tysięcy migrantów, ponad 450 dotarło tylko w ciągu ostatnich 3 dni. Władze greckich wysp, zwłaszcza Lesbos, Chios, Samos, Leros i Kos, biją na alarm. Istnieje natychmiastowa potrzeba ewakuacji migrantów. Zanim sytuacja się jeszcze pogorszy. To, że tu utknęli, rodzi napięcie i sytuacje, które, jak już widzieliśmy, czasami są nie do ogarnięcia. Twierdzi Chrystiana Kalogiru, odpowiedzialna za północny region Morza Egejskiego. Służby bezpieczeństwa obawiają się, aby nie doszło do incydentu podobnego do tego na Lesbos, gdzie migranci zwiecili ogień w miejscowym hotspocie. Jedynie dzięki odpowiedniej interwencji lokalnych władz kilka dni temu udało się zapobiec zamieszkom w ośrodku dla uchodźców na Samos. Coraz częściej protestują też mieszkańcy wysp, których zmęczyła utrzymująca się od dłuższego czasu trudna sytuacja. Grecki rząd myśli o ewakuacji stamtąd nieletnich i osób, które nie mogą być zawrócone do Turcji. Obawia się, że przewiezienie do Aten większej liczby migrantów spowoduje zwiększenie napływu uchodźców na greckie wyspy. Z Aten, Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Zgodnie z porozumieniem unijnym, migranci, którzy nielegalnie przedostaną się na greckie wyspy, mają być zawracani do Turcji. Opóźnienia w rozpatrywaniu podań o azyl, które na przewodu urzędu Grecji uchodźcy spowodowały, że odbywają się jedynie nieliczne deportacje. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki trafiła do pracujących w Stanach Zjednoczonych 3 brytyjskich naukowców. Zostali uhonorowani za badania nad egzotyczną materią w świecie kwantowym. 40 lat temu tegoroczni nobliści odkryli, że atomy rozmieszczone na powierzchni oddziałujące na siebie są w stanie przechodzić od całkowicie nieuporządkowanego układu do układu opartego na porządku, tłumaczy profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kręcą się w którąś stronę, powiedzmy. One się kręcą każdy w swoją stronę kompletnie osobiście, gdyby nie wiedzą, ale ponieważ oddziałują ze sobą, to w pewnym momencie, jak obniżamy temperaturę, one czują coraz bardziej sąsiadów i w pewnym momencie się nagle zaczyna porządek. I ten porządek jest specjalnego typu, mianowicie one tworzą jak gdyby wiry. Profesor podkreślił, że odkrycie naukowców było bardzo abstrakcyjne i matematyczne, było to innego rodzaju
przejście w świecie materii w stosunku do tych, które znaliśmy. Natomiast żeby to zastosować, to jeszcze musimy na to poczekać. Natomiast ze względu na jego egzotyczność, jak mówię, być może brakuje nam na razie wyobraźni, żeby przewidywać, jakiego typu zastosowania mogły przejść nad przewodnictwem, jak być może w grafenie. Nagroda wynosi 8 milionów koron. Studia Białe, Polskie Radio. Tylko nie chcę przejaśnienia. W Polsce możliwe deszcz, temperatura od 11 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, północny i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Takie możliwości. Pozostałe czyni zagrożenie życia i zdrowia matki i witamy w Westworld. Bez zasad, bez instrukcji. Wszystko stoi przed tobą otworem. Możesz być kimkolwiek zechcesz. HBO przedstawia. To nie plac zabaw, to cały świat. Wydaje mi się, że z tym światem jest coś nie tak. Anthony Hopkins w nowym serialu produkcji HBO. Westworld. Już teraz oglądaj premierowy odcinek bez abonamentu online w HBO Go. Z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj z broadcasty. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przyjąć, że teraz ktoś przyjedzie na białym koniu i zaoferuje nam... Jest 16 minut po godzinie 16. Który będzie jeszcze bardziej... Rozmowa parlamentarna. Z którym mam do czynienia. A to oczywiście oznacza, że już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pojawi się Józef Szówka. Dzień dobry. Dzień dobry. I jego gość. A gościem rozmowy parlamentarnej dzisiaj jest Krzysztof Paszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. I dzień dobry panu, panie pośle, także. Witam panie redaktorze, witam serdecznie radiów słuchaczy. Prawo i Sprawiedliwość pochwaliło się wyobraźnią Radosława Kaczyńskiego w wywiadzie, jaki dopiero się ukaże, bo ukaże się w piątek, dla dziennika Polska The Times przyznał, że wyobraża sobie brak poparcia dla Donalda Tuska. Przy ubieganiu się o kolejną kadencję. Wyobraża sobie to tak, że deklaruje premier Beata Szydło. Działa sejmowa komisja, działa prokuratura. Mogą się pojawić jakieś zarzuty, Jarosław Kaczyński. Odnośnie pana premiera Tuska. Premiera Tuska, byłego premiera Tuska, dzisiejszego szefa prezydenta Unii Europejskiej. No widać, że dla PiS-u osoba pana Donalda Tuska jest ciągle z politycznego punktu widzenia zagrożeniem. I tu widzę, że jest taka gra podejmowana. Otóż z jednej strony słyszeliśmy parę tygodni temu, że raczej rząd skłania się mimo różnych zastrzeżeń do pana przewodniczącego Tuska jednak za tym, aby pozostawić go, czy rekomendować go na drugą kadencję na stanowisku, które piastuje w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy zmianę. A wszystko to, co w związku z komisją Amber Gold będzie miało miejsce, to pewnie jest tylko dodatek. Zasadniczym problemem jest to, jak PiS patrzy w kierunku Donalda Tuska pod kątem jego pozycji politycznej i ewentualnej roli, którą będzie mógł odegrać w Polsce, a niewątpliwie może taką rolę odegrać, bo tego większość obserwatorów z naszej strony politycznej, publicystów jest zgodna, że jego potencjał, jego pozycja do tego go będzie predysponować. To na razie jest szefem Rady Europejskiej. Pytanie, czy będzie raz jeszcze, czy to jest przygotowanie to, że tego poparcia ze strony rządu może nie być? To wszystko cele polityczne rządu obecnej większości sejmowej, obozu rządzącego będą podstawą do podjęcia decyzji. Na ten moment jest pewnie wiele scenariuszy odnośnie Donalda Tuska, czy
przygotowywanych. Ciężko powiedzieć. Widać niekonsekwencje, bo te stanowiska, opinie różne Donalda Tuska są bardzo zmienne. Jednoznaczne jest stanowisko natomiast wobec szefa dyplomacji. Opozycja krytykuje Witolda Waszczykowskiego za słowa dotyczące protestów w ramach akcji Czarnego Poniedziałku, wczorajszych manifestacji. Parlamentarna większość od ocen, o które pokusił się szef dyplomacji, się odcina. No, a szefowa rządu swojego ministra zdyscyplinowała, wzywając go na rozmowę. Czy ta reakcja na te słowa, które padły w jednej z telewizji, jest adekwatna? Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze, że nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, że pan minister Waszczykowski w porannym programie klapnie coś. Potem w ciągu dnia skrzętnie się próbuje z tego wycofywać. Nie pierwszy raz również jest dyscyplinowany, wzywany przez panią premier, ale nic z tego widać sobie nie robi. Dalej takie sytuacje mają miejsce. Ja niejednokrotnie oczekiwać, żeby premier kazała oczekiwała przeprosin. Jakby ja nie mogę ingerować w to, co pomyśli minister Waszczykowski. Ja niejednokrotnie, panie redaktorze, publicznie sugerowałem, że szkoda, że pan minister Waszczykowski nie znalazł się obok ministra Szałamachy w gronie ministrów, którym podziękowano za dotychczasową pracę, bo liczne przypadki, nie tylko jeśli chodzi o jego zachowanie. Szef dyplomacji, to przypomnę, w naszej tradycji jest osoba nieskazitelna, to jest osoba, z której nie ma żadnych wątpliwości i zarówno jeśli chodzi o merytoryczną pracę na czele resortu dyplomacji, ale również jeśli chodzi też o pewne zachowania w publicznych. Niewątpliwie w poniedziałkowe protesty były dosyć istotnym wydarzeniem i tu można powiedzieć, że na pana przynajmniej oczekiwaliby Polacy większej kultury od ministra spraw zagranicznych, także w komentarzach do bieżących wydarzeń. Ja, niestety, tak jak mówię, to nie jest pierwszy przypadek, to jest kolejny. No dobra, ale mamy też zachowania ministra Waszczykowskiego, można mieć wielkie zastrzeżenie. Żałuję pan, że głosował. Ja zadzwonię za pół godziny, będzie debata na razie innymi. Nawet mi się nie chciało. Tak, 25 ale też nie żałuję, panie redaktorze, nie żałuję, że głosowałem przeciwko projektowi liberalizującego przepisy aborcyjne. A gdyby ta dyskusja miała się, nie trzymałem się aż do wykorzystania w momencie, bo byłem nastawiony raczej również przeciwko temu projektowi przygotowanemu przez Komitet Stop Aborcji, czy w ramach inicjatywy obywatelskiej Stop Aborcji. Ponieważ ja należę do grona osób, które określają się jako zwolennicy maksymalnej ochrony życia. Dopuszczanie do dyskusji wszelkich skrajności, a te oba projekty są typowym przykładem skrajności, uważam w konsekwencji nie tylko dzisiaj, ale za 5 lat absolutnie ochrony życia nie będą służyły, bo rozpuszczają, my widzimy, jak nastroje społeczne huśtawkę zaczynają ewaluować. Zatrzymajmy tę huśtawkę w tym miejscu, żeby już na ten temat więcej argumentów w tej dyskusji nie padło. Zakaz handlu w niedzielę to także kwestia, którą zajmują się posłowie w projekcie przewidziany szereg podstaw. Ten handel będzie mógł odbywać się zgodnie z tym, co proponują autorzy i Solidarność. W dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed świętami wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz pierwszą niedzielę lipca państwo jednak zrobią poprawki, bo ten projekt jest skrajny. Tak jak teraz można sprzedawać wszystko wszędzie przez cały czas, tak wtedy nie będzie można... Moherowa jest Warszawa i agresywna. Oni zawsze czegoś nie widzieli. Nigdy nie widzieli. Zasłuchowy nie. Ale sobie przypomnął, że prorok będą współpracować. Pokaż tę swoją matkę. To jest drobne obstępstwo. My stoimy na stanowisku, żeby spróbować znaleźć kompromis między dwa skrajne interesy, czyli zarówno pracowników, ale i też pracodawców i osoby, które
są bardzo przywiązane do tego, by zakupy robić w niedzielę i to sugerujemy, żeby ograniczyć po prostu czas pracy w niedzielę. Do godziny 12 na przykład byłoby to, coś sobie godziło, zarówno pozwalając zabezpieczyć jakiś komfort rodzinnego pracownika, ale z ja to uważam, że pewne rzeczy robi się z przyjemności, przecież my nadajemy Radio Koncita, też za darmo, nie pobieramy żadnej kasy, nie pobieramy pieniędzy, ale wiem, że raczej mohery potrafiły się Panu Bogu na mszy swojej papieskiej, rzymskołacińskiej poświęcić, no ale Żydzi to nic nigdy za darmo ci nie zrobią, a oni bardzo są seksowni, w sensie takim, że za kasę wszystko robią. Posłuchajmy pogody. Przełożyć ostateczną konkluzję już w tej sprawie, tak informowała premier Beata Szydło. Rząd powinien tę umowę ostrożność zalecana, daleko idąca, czy przyjąć, zrezygnować z tej ostrożności. Cetą jest, panie redaktorze, taki problem, że niestety rząd przespał moment, gdzie poprzez swoją aktywność zabezpieczyć interesy Polski. Obecny rząd. 5 lat trwały negocjacje na dalej, ale ostatni rok, panie redaktorze, był kluczowy. I tu niestety ja widzę bardzo niedobrą rolę pan premier, czy też superminister, jak chyba określany od ubiegłego tygodnia Morawiecki odegrał. On zgodził się, by bez ratyfikacji na umowa, która będzie podpisana, ale już